11 maja o godzinie 11 wieczorem zerwała się burza zmasowanego ognia naszej artylerii ciężkiej przeciwko umocnieniom niemieckim na Monte Cassino. Było to przygotowanie do wielkiego ataku na masyw górski, silnie obronny z natury, rozbudowany przez przeciwnika do wartości twierdzy. Wtedy, w 1944 roku, gdy podeszli żołnierze drugiego korpusu, wszystko nosiło ślady niszczące. Miasto było zniszczone, klasztor był zniszczony, zniknęły gaje oliwkowe, w ogóle roślinność zamarła, tylko przebijały się te wiosenne maki. Nastąpiły dnie, godziny, jak długie nieraz minuty, ciężkiej, trudnej do opisania walki. O zdobyciu Monte Cassino decydował duch i nieugięta wola żołnierza polskiego, który wiedział, że bije się z wrogiem, który wtedy trzymał ojczyznę w niewoli. Od stuleci zawsze była i będzie taka właśnie niepokonana moc żołnierza polskiego, walczącego przeciwko każdemu najeźdźcy. Jest tak zawsze, że jest kilka bitew w wojnie, które każdy naród zna i pamięta. A tutaj chwaliły się kontyngenty najlepszych wojsk, jakie były na świecie. Te wzgórza pełne są krwi przelanej za wolność. My tylko wiemy, że te 1000 walecznych, które tu leżą na tym cmentarzu, to są nasi najdrożsi bracia, którzy dali życie o wolność ojczyzny. I po bitwie wyryliśmy napis: przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. Co to znaczy wiernie w jej służbie? To znaczy się, że walka, którąśmy rozpoczęli, zmuszeni do niej we wrześniu, dalej trwa. O wolność, niepodległość ojczyzny, o szczęście narodu polskiego. Bo ta bitwa tu na wzgórzach nie była skończona 18. 18 zawisł na sztandar, ale było Piedimonte, ta twierdza, którąście widzieli po drodze. Było Monte Cairo, była Pisa Corno. To wszystko były walki jednego obrębu nazwanego Monte Cassino. Żołnierze nasi rozumieją dzisiaj nie tylko drugiego korpusu, ale wszyscy na obczyźnie, że wszystkie nasze bitwy krwawe, jak Bolonia, jak Ancona, Loreto, Metauro, jak wreszcie Falaise, jak wszystkie inne, razem wyłączymy jednym słowem. To jest Monte Cassino. Dlatego, że ta bitwa jest własnością całego narodu polskiego. I my wiemy, że dzisiaj tak jest. My wiemy, kiedy tam śpiewają maki, to wszyscy stają i są wzruszeni, jak my. Wzruszeni, bo wspominamy właśnie, że ci ludzie oddali w tych warunkach wszystko, co mieli najlepsze, swoje życie.